jakbyśmy dzisiaj przegrali, to już przekreśla? To jeszcze nie jest tak, że to... No nie, ale to nie przekreśla, ale bardzo komplikuje sprawę. Dzisiaj tylko zwycięstwo. Dzisiaj tylko zwycięstwo. Żeby złapać pewności siebie, bo wiadomo, za tydzień gramy mecz derbowy, za który wszyscy w klubie, nie tylko zawodnicy, młodzi, starzy, zarząd, wszyscy chcą się odkuć za porażkę z tamtego roku u siebie na boisku. Tak? Bo trener też ma ciężkie zadanie, bo wchodzi na ostatnie parę meczy i też nie jest tutaj w stanie zrobić jakichś cudów, ale no, stara się tutaj przede wszystkim ze strony mentalnej jakbyś wpłynąć na nas. Przede wszystkim dzisiaj skupić się na Serocku, za tydzień wygrać w derbach i już gdzieś ta tabela się układa troszkę inaczej i możemy myśleć już pozytywniej i troszkę z innej strony na to utrzymanie. Strzelić bramkę i będzie łatwo. To wygramy! Matur! Dawaj, dawaj! Numer 99. Trochę nie wiedziałem, że to wpadnie. Tak, tak, kurwa leciały po to, ale ważne, że w sieci. Ty to dzisiaj chyba płuca wyplułeś. No dzisiaj się nabigałem. Kiedy byśmy ostatni raz tu wygrali? Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale niezwykle cieszy, bo mało meczów zostało. Mamy tak naprawdę od tego meczu 5 finałów do rozegrania, no i pierwszy już wygraliśmy, teraz trzeba iść za ciosem. Trener. No, jesteśmy, zatrzymam się. Dobra. Z 3 punktów, bo to najważniejsze. Bo dla nas każdy punkt jest bardzo ważny, a szacunek dla chłopaków, bo odrabialiśmy straty, bo przegrywaliśmy 1-0, a tak naprawdę mogliśmy od pierwszej sekundy przegrywać, bo w poprzekę nam zasadzili niespodziewanie, ale szacun, bo mamy 3 punkty, dzięki. Mazur! 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 Mazur!